Dlaczego nie ma Team Radio w moduł GP? Szybko sobie to wyjaśnimy. Jak często, jak pewnie wiecie, we wszystkich prawie seriach wyścigowych samochodowych mamy Team Radio. Często są one bardzo fajną ozdobą każdego z wyścigów. Lubimy słuchać, czy to tego, jak to kierowca ma myśli podczas neutralizacji, czy podczas może walki, czy jakieś ma komentarze odnośnie tego, jak go ktoś przyblokował, etc. Chat może gdzieś skomentować to, jak gdzieś go team partner prawie że skasował. W MotoGP nie ma team radia i szybko może sobie wyjaśnimy, czemu powód jest dość, myślę, że prozaiczny. Wielokrotnie próbowano, testowano, czy to w MotoGP, czy w Moto3, czy w seriach wyścigów produkcyjnych. Testowano właśnie połączenie radiowe, komunikację radiową między właśnie zawodnikiem a inżynierem właśnie poprzez mikrofon, słuchawki czy inne tego typu pluginy, jakie można by mocować w kasku. I jak najbardziej sama komunikacja gdzieś tam zdawała egzamin, w sensie, że systemy działały. Tylko problem jest taki, że specyfika z wyścigów motocyklowych bardzo mocno się różni względem tego, co mamy w samochodach i zawodnicy w celu osiągnięcia najwyższej koncentracji, jaka jest możliwa na motocyklu, potrzebują właśnie absolutnego spokoju, absolutnego braku właśnie wszelkich właśnie rodzajów komentarzy, czy też właśnie słuchania tego, co ma do powiedzenia inżynier odnośnie tego, jak działają opony, czy jak sprawuje się jednostka napędowa. Dlatego też w MotoGP nie stosuje się właśnie komunikacji radiowej, jest wręcz ona nawet zabroniona. Właśnie to wynika z tego, by właśnie nie, że bardziej ze względu bezpieczeństwa, ale właśnie z tego, że jednak zespoły właśnie w tym powodzie, którym właśnie wymieniłem, zdecydowały się właśnie nie mieć tego typu rozwiązania. Zawodnicy też są właśnie z tego powodu temu przeciwni, bo właśnie by ich to rozpraszało, to też nie byłoby zbyt bezpieczne w kwestii właśnie w trakcie wyścigu, ale są jak najbardziej sposoby, w które właśnie zawodnicy mogą się komunikować z boksami. Oczywiście zawodnik podczas wyścigu widzi tablicę właśnie przy ścianie alei serwisowej, taką samą właśnie jak mamy w wyścigach samochodowych, widzi swoje nazwisko, swój nawet załóżmy czas okrążenia, czy też straty do zawodnika, o którym właśnie, z którym właśnie walczą, którego gonią, też przed którym uciekają. Widzi też może jakieś słówko zachęty, czy może przyspiesz, zwolnij, czy opony są ok, czy załóżmy schłódź silnik, etc. Tego typu komunikat jak najbardziej widzi, ale od paru lat jeszcze w MotoGP wprowadzono taką nowinkę, mianowicie na ekranie wyświetlacza w motocyklu, na kierownicy, nazwijmy to kierownicą, jest właśnie taki ekranik, na którym zespół może właśnie wyświetlać komunikaty takie same, jakby właśnie mógł wystawić na tablicy, czyli jaki był twój czas okrążenia, jakie masz tempo, kogo gonisz, może też w kwalifikacjach przejść informacja, kto jest za tobą, byś nie wyholował przypadkiem rywala, który mógłby dzięki jeździe za tobą w twoim cieniu aerodynamicznym, mógłby pobić twój czas w kwalifikacjach, aby po prostu mógłby cię zagrozić właśnie w czasówce. Tego typu właśnie informacje jak najbardziej mogą mu wyświetlać, też jest troszkę, ta lista jest bardziej limitowana, by też zawodnikowi też właśnie nie dawać zbyt wielu informacji, które mogłyby go właśnie przytłaczać, i to właśnie jest kolejny powód. Sami zawodnicy zauważają to, że oni chcą, by właśnie MotoGP cały czas pozostało takie bardzo mocno oparte o odczucia, a nie miałoby tu zbyt dużego udziału taka, powiedzmy, taka matematyka, taka bardziej cyferkologia. Tak to nazwijmy. W wyścigach samochodowych, okej, oczywiście odczucia są bardzo ważne i to, co czuje zawodnik w czasie wyścigu, czy treningu, czy kwalifikacji, jest bardzo ważne i tego się słucha, ale też istotne są właśnie dane telemetryczne i liczbowe, które no jednak się też właśnie dyskutuje się w paru słowach w trakcie właśnie jazdy. Gdyby właśnie w MotoGP wprowadzono takie coś, to jak najbardziej zawodnik miałby więcej danych, tylko sami zawodnicy, załóżmy przykładowo, uważają, że właśnie ta większa ilość danych mogłaby właśnie być zbyt przytłaczająca i mogłoby to właśnie zaburzyć ostateczne właśnie decyzje na torze. A tak, dzięki temu, że tych danych jest mniej i muszą głównie właśnie polegać na odczuciach i takich bardzo cząstkowych informacjach, jaką przekazują właśnie im zespoły na ekranikach, na tablicach, no to właśnie zawodnicy mogą właśnie bardziej oddać się, skupić się sami na swojej pracy, a nie są właśnie za bardzo jakoś rozpraszani. Jeżeli to mi się spodobało, macie jakieś pytania, zostawcie właśnie w komentarzu, zostawcie też swój feedback i jeśli się Wam spodobało, to możecie zostawić lajka lub też dislajka. Dzięki za uwagę.